I hej, cześć, siemano, z tym Makler Games i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W tym przypadku jest to oczywiście czwartkowy, raczej pierwszy czwartkowy update z sezonu trzeciego. Tak jest, mamy sporo informacji do mówienia, no może nie sporo, ale powiedzmy, no jest to pierwszy, tak naprawdę można powiedzieć, że to jest wprowadzający czwartkowy update sezonu trzeciego, który w sumie ma ogromny, a raczej rozpoczął się ogromnym contentem, no jeden z najlepszych sezonów, a raczej najlepszych, powiedzmy, wstępów moim zdaniem. Tak czy inaczej, zapraszam oczywiście do zostawienia łapy w górę. Wiem, że dużo piszecie, że zbyt szybko gadam, lecz staram się jak najszybciej, powiedzmy tutaj, wam wszystko obgadać, tak żeby film najmniej trwał, żeby wam także dużo nie zabrać czasu, tak żebyście mieli więcej czasu na grę i tak dalej, na to co robicie. Dziękuję oczywiście za wszelki support i tak dalej. Także w dzisiejszym filmie omówimy trochę sklepu, trochę zmian wiadomo, w multiplayer, trochę napraw w trybie zombie oraz takie fajne, naprawdę unikalne rzeczy, które zostały dodane w trybie multiplayer, także przygotujcie się. No i co, zaczynamy. W tle oczywiście będziecie mieli, powiedzmy, nowy gameplay z mapy Diesel 6x6, tak jest, jest to nowa mapa, w sensie nowy tryb w ogóle, bo wcześniej było to możliwe 3x3, a w tym przypadku jest to możliwe w trybie 6x6, a więc dobra, zacznijmy pierw może od sklepu, na temat, powiedzmy, map, może pogadamy sobie kiedyś w innych filmach, a więc jak widać mamy nowego operatora Knight, operator bundle, oczywiście kosztuje 84 zł, jak widać mamy bydlaka, skórka Knighta, jest to oczywiście drugi z, powiedzmy, czterech operatorów, który został wkluczony. W tym przypadku w sumie nam został tylko jeszcze Antonov do dodania, ponieważ jak wiecie, Kapitan Price był za darmo dla wszystkich użytkowników Cold War. Wraith była oczywiście w Battle Passie, no i w tym przypadku mamy trzeciego z czterech naszych operatorów. W tym przypadku właśnie wygląda on tak. Jak widać, mamy królotwórcę skin na właśnie XM4, jak już to widać, więc okej, spoko, taki okej, taki wiecie, brązowo-szary, spoko może być. I teraz doszczętny podbój. Tutaj oczywiście on jest takim pseudo-wikingiem, w sensie on tak, jakby taki ma kostium i tak dalej, zaraz zobaczycie kolejne nawiązania w sumie do tego, które nawiązują. Jak widać mam ptaszora, który właśnie no, zabija, jest to oczywiście wykończeniówka, także no, bardzo fajnie. Oraz jak widać mamy właśnie pierwsze nawiązanie do wikingów, Landskip, nie wiem jak dokładnie się to wymawia, lecz tak, jest to oczywiście łódź wikingów, tak jak i mamy w Assassin's Creed Valhalla, tak jak mamy w sumie sama bohaterka, a raczej sama główna twarz tego sezonu, jest to Eivor, tak naprawdę wzorowana nią, przynajmniej tak większość z nas twierdzi, ponieważ powiedzmy te wszystkie kłoty oraz dialogi, które ona wypowiada oraz no, mamy Knighta, który ma jakby pieprzoną łódź wikingów i tamte jeszcze podteksty tych emblemantów, że tam raid, najazd i tak dalej, to naprawdę bardzo moim zdaniem fajnie, że zrobili taki wiecie mały zimowy, zimowe małe nawiązanie do Assassin's Creed Valhalla, ja przynajmniej sądzę tak, także tak to wygląda, dobra, teraz przejdźmy do kolejnych rzeczy, jak gdzieś nowy turniej stronie jest w sumie z dwóch, to jest drugi z 12, ponieważ tak jest, w każdym turnieju macie do wygrania 4 nagrody z czego w każdym turnieju ostateczna nagroda, czyli czwarta, równa się blueprint na broń, czyli macie do wygrania tak naprawdę 12 różnych blueprintów unikalnych, które są do zdobycia właśnie w taki, a nie inny sposób. Nie możecie kupić, nie możecie w inny sposób zdobyć. Znaczy, ja ostatnio ominąłem pierwszy turniej, który był turniej stroniny, więc generalnie wiem, że te nagrody podobno można zdobyć, ponieważ jeżeli ty teraz zaczniesz grać turniej, czyli w moim przypadku, jeżeli ja tych blueprintów nie mam, tego blueprintu, który w sumie to zaraz wam pokażę, to tak, to jest możliwość niby cofnięcia się i aby powiedzmy jakby rozegrać pierwszy turniej z 12, jak już mówiłem, w tym czwartkowym update już mamy drugi. Jak widać w tym przypadku mamy Mołotow, tam klejka, mamy epicką wizytówkę Stitch, bardzo fajnie taki animowany ten i mamy letnią rybkę, jest to właśnie talizman na broni epicki, no ostatnia nagroda oczywiście jest to wisielec, jest to właśnie nasz odgana skin, a właśnie jak widać w poprzednim tygodniu, a raczej w poprzednim turnieju był to skin wspaniałość, który bardzo fajnie wygląda, taki wiecie niebieski, więc tu mamy oczywiście potencjalnie do wygrania 12 blueprintów, co nie, co turniej, nowy oczywiście blueprint, wiadomo, nowa naklejka, nowa wizytówka i jakby najbardziej wartościowa rzecz jest to na poziomie czwartym mistrz i tam właśnie mamy, wiadomo, blueprinty, czyli 12 ukrytych blueprintów, które będziecie mogli zdobyć za pomocą turnieju stroniny, więc bardzo fajnie, że można także je zrobić, tak mi się wydaje, że można je zrobić ten stary pierwszy, jeżeli ty nie zrobiłeś jeszcze drugiego, tak mi się wydaje. No i oczywiście mamy nowy gameplay z mapy Diesel, który się prezentuje w ten sposób, ponieważ jak wiecie, ta mapa była spoko, ale powiedzmy ja nie mogłem wydać pełnej oceny tej mapy, gdyż no była 3x3 i powiedzmy to się grało inaczej niż wiadomo mapa 2x2. Diesel to już jest powiedzmy moim zdaniem na moją opinię. No, ona jest zbyt duża, powiem fair. Na 3 jeszcze był fan, dało się, wiadomo, nabijać tam jakieś challenge i tak dalej, spoko. A 6x6, wow, naprawdę, zdziwiony jestem, działa perfekcyjnie, aż zbyt chaotycznie. Taki wiecie, mini nuke tam, tylko wiadomo, z innym layoutem, ale także tak to wygląda. Jak najbardziej Diesel jest na propsie, polecam oczywiście, aby każdy sobie zagrał. A co do Yamantu, Yamantu jest naprawdę zajebistą mapą, chyba moja ulubiona. Jedna taka, wiecie, DLC w Cold War, więc to jest trochę crazy, jakby nawet licząc raidów, nuketownów i tak dalej, wiadomo, głównych tych map, które się gra,
i remake'ów, i nie remake'ów, i chociażby Express, ale no w tym przypadku mamy taką full nową mapę, to nie Yamantu. Yamantu moim zdaniem jest jedną z najlepszych map w Cold War jak na razie, więc nieźle. A więc jak mamy to ze sobą, przechodzimy od razu do naprawy asysty w karabinie snajperskim Swiska 31, a więc tak jest, był przez ostatnie w sumie dni, a w sumie od premiery sezonu trzeciego był bonus związany z tym, że podczas meczu zombie, gdy kupiłeś do trzeta, twój nowy karabin snajperski o nazwie oczywiście Swiska 31 nie miał aim asysta, a co oczywiście go blokowało przed celowaniem w głowę w zombiaki, z czego był to duży problem, ponieważ uniemożliwiał tak naprawdę, a raczej utrudniał robienie powiedzmy challenge typu headshoty, które są powiedzmy bardzo ważne, są tak naprawdę głównym challenge'em broni, także tak, no naprawili to, więc bardzo fajnie, ta generalnie asysta była tak zbugowana, że właśnie jak mi się dotrzeć, to ona nie działała i tak dalej, a w tym przypadku to oczywiście już zostało wszystko naprawione, więc fajnie, że już jest mały hotfix na ten temat. Także ten update dotknął multiplayer, a m.in. w sumie naprawienie challenge oraz wyzwań codziennych, wyzwań sezonowych. I tutaj oczywiście mówimy o wszystkich wyzwaniach codziennych, o wyzwaniach powiedzmy z wizytówek niektórych oraz poszczególnych właśnie wyzwań sezonowych. Nie mówimy tu oczywiście o wyzwaniach, które powiedzmy dotyczą odblokowania broni, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale jest taki bug w grze, ponieważ ja go w sumie często dostaję, na przykład jeżeli macie wszystkie bronie, załóżmy macie LC10 grozę, a na przykład niektórzy nie mają, nie? No to muszą robić challenge, aby je odblokować, co nie? Typu, aby odblokować LC10 musicie zrobić 3 kile w 15 różnych meczach, nie? Bez zgona, więc to jest w miarę proste, ale jakby ja mam to odblokowane i wciąż dostaję jakby powiadomienie, że odblokowałem LC10, mimo że gram tą bronią i jakby zdobywam, wiadomo, w grze, jakby zdobyłem w różnych 15 meczach 3 kile bez zgona, jakby wiadomo, i pisze, że odblokowałem LC10, jak ja mam LC10, więc tutaj oni muszą generalnie nad tym popracować, ponieważ po sezonie trzecim jakby w pewnym sensie te wyzwania się zresetowały i wy widzicie na przykład, że odblokowaliście młot, albo że odblokowaliście grozę, mimo że te wszystkie rzeczy macie, co nie, to jest bardzo dziwny bug i no, jakby nie przeszkadza. Fajnie, że zostały naprawdę wyzwania inne wszystkie, które nie działały, także bardzo fajnie. No i dobra, tak. Także została dodana w sumie nowa funkcja w trybie multiplayer, która wow, actually jest bardzo dobra, ponieważ jak widać podczas wyszukiwania meczu mamy napisaną ilość pingu, znaczy na przykład może być to 160, czy to oznacza, że na razie wam szuka i ten oczywiście ping się to rozmiesza, a tak aby wam jakby dostosować w miarę dobrą grę, więc jeżeli macie zbyt wysoki ping, zawsze możecie się wycofać i znaleźć powiedzmy odpowiednią grę, gdzie będziecie mieli no optymalna powiedzmy taka... Takie opóźnienie to oczywiście jest powiedzmy 50, no 40 to jest naprawdę już bardzo nieźle. Jeżeli macie poniżej nawet 20, czy na przykład 16, 15, to jest no wow, niezwykła gra, niezwykłe połączenie, także polecam oczywiście i życzę oczywiście wszystkim najlepszych pingów. No i dobra, także oczywiście mamy kontynuację w sumie kija i kamienia, tak jest, kija i kamienia oczywiście pojawiły się trochę wcześniej, lecz ja nie miałem okazji zagrać, więc się nie wypowiem na ten temat, ogólnie kija i kamienia to jest powiedzmy... No, przeprowadzony w sumie tryb z Black Opsa chociażby 2, czyli klasyczny tryb na kije i kamienie, czyli mamy tomahawk, crossbow, czyli kusze, no i oczywiście nóż balistyczny, więc moim zdaniem ten tryb jest ok, jakby ogólnie był w przyszłości, jeszcze nie miałem jak powiem szansy przetestować, więc możecie liczyć, że może na kanale się pojawi jakiś w przyszłości gameplay z tego trybu. No i tak naprawdę patrząc na cały update, to tyle, tak jest, dużo się nie zmieniło, powiedzmy Warzone, także miał tam sporo zmian, ale ja oczywiście nie coveruję Warzone'a, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o Black Ops Color. No wiecie, chyba nikt nie jest zawiedzony, w końcu to jest, wiecie, pierwszy tak naprawdę rozruch, wiadomo, kontentu naszego, który się zacznie powoli tutaj powiedzmy, no rozprzestrzeniać, ponieważ jakby wiadomo, tydzień temu był pieprzony start sezonu, więc nie ma co się dziwić, że ten adet powiedzmy jest taki pomniejszy i tak dalej, wiecie, odpoczynkowy, wciąż oczywiście grindujemy wszystkie challenge, które mamy do zdobycia operatorzy i tak dalej, co nie, więc bardzo fajnie, zapraszam oczywiście na live, tam sporo gramy, sporo gadamy, więc jeżeli chcesz zagrać, pogadać, zapraszam bardzo serdecznie. No i co? Zostaw łapkę w górę, bardzo mi dużo pomoże, a tobie zajmie tylko jedną głupią sekundę oraz subskrybuj kanał, naprawdę nie wiem czemu, tak w ogóle ostatnie pytanie na koniec, nie wiem czemu, ale 60% z was, okej, okay, wy, ty, oglądający, nie subskrybujesz kanału, tak jest, 60% z was, czy nie subskrybentów, ogląda moje filmy, z czego to jest bardzo dziwne, jakby oglądać czyjś kanał, jakiś kanał, jakiś film na YouTubie i nie być zasubskrybowanym, jakby 40% z was, subskrybentów, ogląda te filmy, także polecam naprawdę, kliknijcie subskrypcję, jesteśmy oczywiście na drodze do 600 subskrypcji, wiem, że nie było specjalne na 500, ale jeżeli walniemy 600, to naprawdę już postaram się coś pomyśleć, więc dajcie subskrypcję oraz łapkę w górę, bardzo docenię, no i napiszcie, który już macie sezonowy level w Black Ops Cold War. Ja mam już prawie coś koło setki, już nie pamiętam, 90, także pochwalcie się. No i co? Do usłyszenia na zimnej wojnie. Na razie, Makler out. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Welcome back. Time to go to work. Get into the safe zone.